Wiedza i historyczna świadomość zamknięte w filmowym kadrze. Takie niełatwe zadanie postawiono uczestnikom konkursu Patria Nostra. Młodzież samodzielnie musi napisać scenariusz, stworzyć animację lub nagrać krótki film. Twórcy z Wielkopolski pracę mogą zgłaszać do 8 listopada. Anna Molska. Walki o Pułtusk w 1939 roku. Nasze stanowisko jest w tej sprawie inne. Czy cenzura w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nie będzie ani polsko-sowieckiej. To tylko niektóre wydarzenia i zjawiska z historii Polski przedstawione przez młodzież w konkursie Patria Nostra. Pomysłowość młodych ludzi nie zna granic i potwierdza się to przy każdej kolejnej edycji konkursu. Młodzież tworzy coraz lepsze prace konkursowe z coraz nowymi pomysłami, nowymi scenariuszami, nowymi technikami, które są wykorzystywane przy kreacji filmów i animacji. Te uczestnicy konkursu muszą stworzyć całkowicie sami na temat zaproponowany przez organizatora. W ten sposób zdobywają wiedzę i świadomość historyczną. To jest bez wątpienia projekt taki tożsamościowy, który pobudza u młodzieży myślenie związane z naszymi korzeniami, z wartościami, które są ważne dla nas, jako dla wspólnoty. W konkursie udział biorą uczniowie z województwa mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego oraz młodzież polonijna z całego świata. Nasi młodzi rodacy poza granicami mają olbrzymią tęsknotę do ojczyzny i to widać w ich zaangażowaniu, w ich kreacjach, nawet w tematach, które są poruszane. Na przykład młodzież z Kazachstanu, z dalekiej Rosji często wybiera tematy związane z deportacjami Polaków i z losem naszych rodaków w wieku XIX, wieku XX. W Wielkopolsce prace konkursowe można zgłaszać do 8 listopada. Na wszystkich uczestników czekają nagrody. To m.in. książki, wycieczka do Brukseli i nagrody finansowe o łącznej wartości 10 tysięcy złotych. Gala finałowa konkursu Patria Nostra odbędzie się w Poznaniu 18 listopada. Anna Molska, Teleskop.